Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na studium Biblii z serii Biblijni Misjonarze. Dzisiejsze studium zatytułowane jest Piotr i Pogani. Ze mną dzisiaj są Alina, Igor, Janusz, ja mam na imię Remigiusz. Dzisiejsze studium będziemy chcieli rozpocząć modlitwą, w której będziemy prosić o Boże prowadzenie. Nasz dobry Ojcze i Boże, który mieszkasz w niebie, chcemy prosić Ciebie, byś błogosławił ten czas, kiedy otwieramy Twoje święte słowo, kiedy chcemy uczyć się z niego. Proszę Cię, abyś. Dawał nam dobre myśli, byśmy mogli wyciągać jak najcenniejsze prawdy, które posłużą nam w naszym codziennym życiu. Proszę Cię, Błogosław, także wszystkich tych, którzy razem z nami otwierają Słowo, aby uczyć się o Tobie, aby czerpać z Niego rady i mądrość do życia. Proszę Cię o Twoje błogosławieństwo przez zasługi Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Znamy apostoła Piotra jako tego, który był jednym z najbliższych uczniów Pana Jezusa. Znamy go z epizodu zaparcia się trzykrotnego, kiedy Pan Jezus był aresztowany. Znamy go także ze spotkania z Jezusem z martwych stałych. Ale dzisiaj będziemy chcieli przyjrzeć się apostołowi Piotrowi jako misjonarzowi, jako temu, który odważnie głosił słowo Boże, ale także temu, który przeżył, i doświadczył pewnego sposobu, zmiany pewnego sposobu myślenia. Chciałbym, abyśmy przenieśli się teraz do Jerozolimy w dniu zesłania Ducha Świętego, abyśmy próbowali wyobrazić sobie to, co wydarzyło się tamtego dnia, kiedy 120 osób doświadczyło chrztu Duchem Świętym. Kiedy pielgrzymi liczni licznie przybyli do Jerozolimy, Zobaczyli uczniów Jezusa, i nagle usłyszeli Piotra, który wygłaszał kazanie. Miałem okazję i próbowałem przeczytać to kazanie tak powoli, jakbym sam wygłaszał kazanie. Zgadnijcie, ile mi zajęło to minut? Kilka. Kilka. Siedem minut. Około siedmiu minut bardzo mhm. powolnego czytania. Wyobraźcie sobie, siedem minut przemowy mhm. i trzy tysiące osób, które uwierzyło po tej przemowie w Pana Jezusa. Co było powod tajemnicą powodzenia tego kazania apostoła Piotra? Apostoł Piotr w tym kazaniu wywyższa osobę Jezusa Chrystusa. To jest bardzo chrystocentryczne kazanie. Kazanie z, z powoływaniem się na teksty Starego Testamentu, które mówiły właśnie o przyjściu Mesjasza, o jego misji. Ja myślę, że dla mnie jest to wskazówka, żeby każdą zasadę, każdą doktrynę właśnie przedstawiać chrystocentrycznie. Piotr adresował te słowa w kontekście, w jaki sposób oni rozumieli Stary Testament. Pamiętajmy, że wtedy nowego nie było, prawda? Czyli był tylko Stary Testament. I pokazał, gdzie w Starym Testamencie, czyli tak samo według tego, jak oni myślą. Gdzie widzą ślady Jezusa Chrystusa, czyli Mesjasza. Tak? I jak one się spełniły w życiu Jezusa Chrystusa. I Mi się wydaje, że, że właśnie kiedy my chcemy, znaczy ucząc się od Piotra, kiedy my chcemy dotrzeć do kogoś, to musimy właśnie tego Jezusa zadoptować do ich myślenia. tak? Czyli, czyli pokazać, w jaki sposób oni powinni Go widzieć, kim rzeczywiście on jest. I jak oni zobaczyli tą właśnie umiejętność, Piotr, znaczy w jaki sposób Piotr przestawił im Jezusa, prawda, to to ich przekonało, że, że rzeczywiście On jest tym właśnie Mesjaszem, tak, czyli Jezusem Chrystusem. I mi się wydaje, że, że tu Pan Bóg zrobił przez, przez Piotra niesamowitą rzecz, prawda, po prostu yy, potrafił do, ich, do tych umysłów bardzo dokładnie skierować poseso, które po prostu ich nawróciło. Myślę, że też ważnym jest tutaj to, że to, co mówił Piotr, trafiło w potrzebę tych ludzi. Ponieważ oni żyli w czasach, kiedy dotychczasowy system religijny zaczął być już, taki można powiedzieć martwy, to Piotr pokazał im coś, co ożywiło ten cały ich dotychczasowy sposób myślenia, i stąd myślę też tak duży odzew, że tak tysiące ludzi było na to otwartych. Ciekawe spostrzeżenia. Chrystocentryzm mówienie językiem zrozumiałym dla ludzi, i wpisanym w sposób ich myślenia, ale także wychodzenie naprzeciw potrzebom ludzi. Działanie Ducha, Świętego. Działanie Ducha Świętego. Zauważmy, że Piotr tutaj wygłasza to kazanie właśnie w dzień zesłania Ducha Świętego, z podpływem Ducha Świętego. Będąc podpływem Ducha Świętego, wywyższa Jezusa. Hmm. Sądzę, że nie tylko on był podpływem Ducha tak. Świętego, ale ludzie, którzy słuchali. Tak. Prawda? I byli to ludzie, którzy byli wcześniej przygotowani przez Jezusa, bo nie wcześniej poselstwa, które głosił Jezus, słuchali. To nie byli... Ludzie, którzy nie wiedzieli nic o Jezusie, także to ziarno zasiane wcześniej, przyniosło teraz efekt. W odpowiednim momencie, w momencie. dane słowo tak. spowodowało wzrost. I no, chciałbym, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na dwa zdania. Ja mam nadzieję, że każdy a, tym, tą dzisiejszą dyskusją także będzie sprowokowany do tego, żeby poświęcić te siedem minut na przeczytanie całego kazania Piotra tak osobiście, ale tu chciałbym zwrócić uwagę na dwa zdania z tego kazania. Chciałbym, aby. Ktoś z was przeczytał właśnie te dwa zdania. Jedno z nich jest zapisane w drugim rozdziale dziejów apostolskich w 23 wierszu, a drugie z tych zdań to jest 36 wiersz. Ty według wziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyjście rękami bezbo bezbożnych ukrzyżowali i zabili. I teraz przeczytam 36 werset. Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Dziękuję bardzo. Czy Piotr nie był zbyt bezpośredni wobec ludzi, którzy słuchali? To wy go przybiliście do krzyża, to wy go ukrzyżowaliście? Przecież nikt z nich nie wydał takiego wyroku. Nie był piłatem, nie był żadnym z kapłanów. Każdy z nas miał w tym udział, bo to nasze grzechy go zabiły. Także mówił prawdę. I za to doprowadziło do pokuty, do opamiętania. Myślę, że tak jak kolejne wersety nam mówią, ludzie byli poruszeni do głębi. Czasami mhm. trzeba powiedzieć jakieś ostre, o, ostrzejsze słowa, które poruszą ludzi i spowodują, że zastanowią się. Do głębi nad, nad swoim postępowaniem. Myślę, że takimi słowami właśnie były słowa Piotra, które mówiły, że to wy zabiliście tego Jezusa, którego Bóg posłał. Mi się wydaje, że, że, że tutaj jakby Piotr trochę ryzykował, bo reakcja ludu mogła być bardzo różna. Tak? Wręcz na kamienowaniem, mm -hmm. za, za, za takie wręcz potępianie na, na, ich, 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 ich wszystkich. To Mi się wydaje właśnie, że. Że, jak myśmy mówili wcześniej, że Duch Święty tak prowadził tą, tą, tą wypowiedź Piotra, tak, i dało dał, dał, tak, takie dał mu rozumienie, że w odpowiednim czasie te słowa wypowiedział. Czyli najpierw przedstawił, jak udowodnił, w jaki sposób Chrystus, znaczy Jezus był Chrystusem, czyli Mesjaszem, udowodnił to Starego Testamentu. Oni to w końcu, a oni musieli to już uznać, przyznać, że rzeczywiście on jest Mesjaszem, i wtedy dopiero właśnie Piotr ich uzmysłowił, uświadomił, że ten, ten Mesjasz, który tu był, właśnie wyście go ukrzyżowali. I, I właśnie w wyniku tego musieli przeżyć nawrócenie, bo, bo to poselstwo miało na cel nawrócić ich. I mi się wydaje, że, że te, te akurat teksty musiały doprowadzić do, właśnie do nawrócenia, czyli do żalu rzeczywiście tego, co zrobili, do żalu grzechu, który oni zrobili i tego, że rzeczywiście tego Mesjasza nie uznali, tego, który padł posłem. Mi się wydaje, że tutaj te, te teksty są jak najbardziej takim strzałem w dziesiątkę prowadzone przez Ducha Świętego. W... Tak, to w sensie. jest, paraf, sparafrazowano to później taką znaną piosenką, to nie gwoździe cię przybiły, Były. lecz mhm. mój grzech. To nie ludzie cię zranili, lecz mój grzech. To jest chyba kolejna z rzeczy, no, to jest przesłanie do każdego z nas: jesteśmy mhm. grzesznikami. To tak. nasze grzechy przybiły Chrystusa. Ale myślę, że powinno to też być elementem naszego zwiastowania. Tak. Od tego zaczyna się nawrócenie człowieka, od zrozumienia, że jest. Grzesznikiem, grzesznikiem, że to moje osobiste grzechy spowodowały, że Chrystus umarł na krzyżu. Te Cztery mhm. elementy, które tutaj mhm. wskazaliśmy. Chrystocentryzm, mówienie do ludzi językiem zrozumiałym, a wychodzenie naprzeciw potrzebom, wskazywanie na grzeszność. No i jeszcze jeden element opieranie na piśmie. Mhm. A Piotr cytuje niemal cały czas Stary Testament. To są, myślę, że to jest dobra nauka zwiastowania Ewangelii także dzisiaj. Ale dobrze się Piotrowi pracowało w Jerozolimie, prawda? Wśród swoich, ale w jego życiu przyszedł nowy etap, chyba którego się nie spodziewał, chociaż Pan Jezus mu go zapowiadał. Mhm. Kiedy przenosimy się teraz do całkiem innego miejsca, przechodzimy za Piotrem, a z Jerozolimy do Cezarei. I tam żył pewien człowiek o imieniu Korneliusz. Przeczytajmy o nim. W dziesiątym rozdziale dziejów a od pierwszego do ósmego wiersza. A pewien mąż w Zarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojny jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, Ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: Co jest, panie? I rzekł mu: Modlitwy twoje i jałmużny twoje, jako ofiara, dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Jobpy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie u nijakiego Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. A gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu, się, którzy mu usługiwali. I wyłożył im wszystko i posłał ich do Joppy. Dziękuję bardzo. Setnik rzymski, który stacjonował w Cezarei. Człowiek, który był wysoko postawiony jako oficer rzymski. Czego, jeżeli chodzi o wiarę, można nauczyć się od Corneliusza? Czego każdy z nas się może nauczyć? Z postawy Corneliusza możemy nauczyć się tego, że niezależnie od tego, jakie mamy stanowisko i czym zajmujemy się w życiu, możemy być również sługami bożymi, możemy być pobożni. Tutaj przykład Corneliusza pokazuje, że. Mimo, że był rzymskim żołnierzem, to był pobożnym człowiekiem i nie było to tylko pustymi słowami, ale za tym szły czyny. Jak drugi werset mówi, dawał hojny jałmużny i modlił się do Boga. Czasami jestem pytany o to, w jaki sposób poganie mogą być zbawieni. Tacy, którzy nigdy nie słyszeli o Bogu. Czy moglibyście mi pomóc w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie? Rzymian, drugi rozdział. Rzymian, drugi rozdział, które to są wiersze dobrze. Brzmiamy. Mhm. Możemy czytać. Mhm. Drugi rozdział od 14 do 16 wiersza, tak? Przeczytajmy te słowa. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Dziękuję. Ciekawy sposób oceny człowieka mhm. przez Boga. Postępowanie według sumienia, postępowanie według prawa naturalnego. W takim razie, skoro Bóg ocenia ludzi. Na podstawie tego prawa naturalnego, to czy potrzeba im głosić Ewangelię? Iść gdzieś w tereny, do ludzi, którzy w ogóle nie znają Boga, i opowiadać im, o Jezusie, skoro i tak będą ocenieni według, według tego, co czynią swoich, według swojego sumienia. Na pewno tak. Jezus powiedział, idąc na cały świat, głosić Ewangelię, dlatego że mm, sumienie może być zagłoszone przez grzech, mhm. przez niewłaściwe postępowanie i niedokładnie. Odzwierciedlać to, co jest wolą Bożą. Dlatego takim wzorcem dla nas jest Boże Słowo i zwiastowanie Bożego Słowa, Bożej miłości yy, ludziom, którzy tego potrzebują. Czy to jest jedyna przyczyna, na której warto jednak nie zdawać się jedynie na sąd sumienia, ale jednak iść z Ewangelią? To jest ciekawe, że, że przecież ludzie. Wszyscy nie znają zakonu. Tak, i mhm. też, kiedy patrzymy ogólnie, to to raczej mało znaleźć, rzadko można znaleźć sprawiedliwego, też tak jak jest napisane w Nowym Testamencie, w liście do Rzymian, prawda? Nie ma spraw sprawiedliwego. I nawet ci, którzy niby żyją tak, tak dobrze według, według prawa, to to raczej nie do końca tak żyją. I, i w tym momencie, po to, żeby zostali oni zbawieni, to potrzebują poznać Jezusa Chrystusa. Bo w Jezusie jest zbawienie, prawda? Chrystus jest ten, który który nie tyle, że, 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 jest, że zbawia, ale tak samo daje nawet moc do czynienia, czyli do spełnienia przykazań. Tak? Tylko w Chrystusie to mamy. On jest ten, który przez Ducha Świętego działa w nas. Więc y, y, owszem, rozumiem, że został czytany tekst, Duch Święty działa na, na, na ludziach, ale właśnie dopiero wtedy, kiedy poznają Chrystusa, mogą przeżyć coś, co, 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 co wiąże ich bezpośrednio właśnie ze stworzycielem. I mi się wydaje, że. Tu jest jakby kluczem do tego, żebyśmy rozumieli, jak ważne jest nasze poselstwo, które musimy głosić światu. Myślę, że jest jeszcze jeden powód. Od niezależnie od tego, że i tak każdy człowiek jest grzesznikiem, to dlaczego nie dać tym ludziom szansy życia pełnią życia, mhm. Prawda? błogosławieństwami, także tu w tym życiu płynącymi z poznania Boga, mhm. ochroną przed zepsuciem kolejnych pokoleń, bo nawet jeżeli. A możemy czytać o ludziach, którzy postępują według tego naturalnego prawa, to i tak grzeszna natura się odzywa i w kolejnych pokoleniach może zdegenerować mm -hmm. potomków tych ludzi. Ale przy okazji nasuwa mi się jeszcze inne pytanie. Bóg ocenia człowieka według stanu świadomości, oczywiście. A i, I warto dać mu pełne światło. Kim jest współczesny Pogani? Czy to jest tylko ten, który gdzieś tam żyje w Puszczy Amazońskiej i nigdy nie miał okazji mieć Biblii w ręku i słyszeć o Chrystusie, kim jest współczesny Pogani? Często ludzie dzisiaj powołując się na ten tekst chcą usprawiedliwić swoje złe postępowanie i myślę, że nie można tego nadużywać, dlatego że apostołowie, kiedy mówili tutaj o prawie naturalnym, mówili o ludziach, którzy naprawdę nigdy nie mieli możliwości poznać tego prawa, które Bóg, mu, Bóg polecił ludziom, jako do przestrzegania. Natomiast dzisiaj ludzie, kiedy mają do tego dostęp, to powinni przestrzegać te wszystkie prawa i wszystkie nakazy, które Bóg dał dla dobra ludzi. Ciężko znaleźć w zasadzie człowieka, do którego przemawia sumienie i zachowuje się według sumienia, jest naprawdę rzadko. I dlatego uważam też, że, że dzisiejszy poganie jest ten w zasadzie, w którym po prostu nie żyje Jezus pełni. I przepraszam, czasem mogę powiedzieć, że nawet my, jako chrześcijanie, mhm. uwa uważający my się za, chrześci za, za chrześcijanami, możemy być poganami. Ci, którzy, no, to jest ci, którzy żyją według, według litery, y, tylko y, słowa, prawda, a nie duchem, to jest poganinem. Bo, bo, bo w jego sercu nie żyje Jezus Chrystus. I możemy nawet mówić, tak jak Jezus powiedział, możemy, możemy, możemy mieć na ustach Boga, ale jednak w sercu może być pustka. Więc uważam, że, że, że akurat tutaj rozumienie tego Poganina jest naprawdę bardzo szerokie. Ciekawe spostrzeżenie. Bardzo ciekawe. Zobaczcie na współczesny świat. Ja wiem, że słowo Poganin brzmi pejoratywnie ktoś może czuć się urażony takim stwierdzeniem, ale czytałem o statystykach w jednym z krajów europejskich świadomości religijnej ludzi, krajów chrześcijańskich czy nazywanym chrześcijańskim, krajów o przewadze protestanckiej, gdzie w młodym pokoleniu tylko może 6% ludzi wiedziało, kim jest Jezus. Słyszało mm -hmm. w ogóle o Jezusie. Nie chciałbym nikogo urazić, ale wydaje mi się, że tak zmierzamy w stronę a, mm -hmm. takiej świadomości religijnej, świadomości wiary, że moglibyśmy to zdefiniować trochę jako takie współczesne, sekularyzowane pogaństwo. A mówię to po to, żeby uświadomić, jak, jak wielu ludziom w naszym zasięgu potrzebna jest po prostu Ewangelia, taka prosta. Mhm. Jaka dotarła do Korneliusza? W jakim kontekście żyjemy i jak warto opowiadać innym o Bogu? Korneliusz, Bóg pojawił się w życiu Korneliusza, ale ktoś musiał mu opowiedzieć o Chrystusie. Powiedzcie mi, dlaczego Pan Bóg miał taki problem z apostołem Piotrem? W tym, żeby Piotr po prostu poszedł. No wyobraźcie sobie, że a dostajecie jakąś informację o tym, że ktoś w waszym otoczeniu jest zainteresowany poznawaniem Boga, poznawaniem Biblii, poznawaniem Chrystusa. Podejrzewam, że każdy z nas by jak na skrzydłach pobiegł, żeby rozmawiać z nim o Bogu, a Piotr mhm. na dystans. Dlaczego Pan Bóg miał taki problem z Piotrem? Musimy pamiętać o tym, że Piotr był Żydem mhm. i że Żydzi raczej z Poganami nie utrzymywali takich poprawnych kontaktów i raczej. No, uważali, że są po prostu gorsi, poganie, i Piotr miał taką blokadę, chociaż trudno nam to zrozumieć, dlatego, że Piotr już był osobą nawróconą pod wpływem ducha świętego, a mimo wszystko to nie, on potrzebował tego zrozumienia, że żeby nie uważać innej osoby za nieczystą, że tworzymy jedną rodzinę, że Bóg stworzył ludzi i kocha każdego. Myślę, że. Bardzo łatwo nam o tym mówić w naszym polskim społeczeństwie, gdzie mimo że są podziały, to nie są one aż tak drastyczne. Może chociaż w, w, nas, w czasie, kiedy my żyjemy teraz, ale nie tak dawno rozmawiałem z, z moimi przyjaciółmi z, z niedalekiej, z, z sąsiedztwa, można powiedzieć, za wschodniej granicy z Ukrainy. Którzy opowiadali mi, że podobne sytuacje mają miejsce nawet w kościołach adwentystów, gdzie ludzie, którzy są z jednej opcji, są bardzo wrogo nastawieni do ludzi, którzy są z drugiej opcji. Do, do tych, dotychczas wydawało mi się to wprost aż niebywałe, ale niestety i w naszych czasach coś takiego jest. Więc myślę, że warto podkreślać to, że Pan Bóg nie ma względu na osobę i niezależnie od tego. Jaką ktoś opcję polityczną popiera, czy w jakim jest ugrupowaniu, to dla Boga jest on takim samym człowiekiem, takim samym sługą. Tak krótko powiem, że, że jeżeli Piotr miał, miał jakieś uprzedzenia do Korneliusza, to też dlatego, co jest napisane w pierwszym wersecie, prawda, że Korneliusz był setnikiem kohorty zwanej italską, tak? czyli, czyli był y, uż, pewnym urzędnikiem, był wręcz wojownikiem, prawda, Pantem. Proszę? Okupantem. Okupantem był dokładnie, więc to był ktoś, kto, kto był zjanawidzony przez cały Izrael. Tym bardziej on. Jako, jako ten, który ma przynieść poselstwo, to, to, to raczej do takiego człowieka nie powinno takie poselstwo trafić. <głosy> 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 więc, więc to, że, że dalej zapisane, że był pobożny i się modlił, i dawał jałmużny, no to jest bardzo ciekawe, nie? bo, bo pokazuje, że jednak taka osoba, która się wydaje, że w żadnym wypadku nie powinno być i, i nie powinno tak być opisana tutaj w 10 rozdziale Dzień apostolskich, nagle taka osoba istnieje, prawda? I Pan Bóg takich ludzi ma za swoich. I to jest dopiero mi się wydaje, burzące czasami nasze podejście niekiedy do, do tych pogan, prawda? Kim, on, kim oni są. Zobaczcie, jakie Pan Bóg ma problemy mm -hmm. ze swoimi sługami czasem. Jak mm -hmm. Kiedy Wtedy, kiedy myślą stereotypami. Mm -hmm. Przecież Piotr był świadkiem spotkań Pana Jezusa z setnikiem, mm -hmm. z innymi poganami, a mimo to ten sposób myślenia tak głęboko zakorzeniony, zobaczcie, jak gruntownym musi być nawrócenie w życiu człowieka, żeby pozbyć się pewnych stereotypów. W naszym Sposobie pojmowania i oceniania ludzi. Mhm. Pan Bóg musiał znaleźć sposób na Piotra, żeby mu pewne rzeczy przypomnieć, czy żeby mu powiedzieć. I dał mu sen. Tak często ten sen jest tak chyba troszkę nadinterpretowany. Chciałbym, abyśmy posłuchali, co takiego się wydarzyło Piotrowi na dachu w domu w Cezarei. Będę czytał dziesiąty rozdział dziejów od dziesiątego do szesnastego wiersza. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło na zachwycenie. Ujrzał otwarte niebo i stępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lgniane płótno opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł. Przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego, co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. A gdy stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Tak często słyszę, że ta, mhm. ta wizja Piotra dotyczyła przesłania Boga, który powiedział: od tej chwili możesz jeść, co chcesz. Co o tym sądzicie? Skoro były płazy, gady, które Bóg pokazał Piotrowi, to znaczy, że jedz je i nie przejmuj się. Starym prawem, starym zakonem. Co sądzicie o tym? Biblia sama wyjaśnia się uh -huh. i mówi, czego dotyczyło to widzenie, że to dotyczyło, y, aby Piotr nie uważał, y, y, pokazanie czystych. Czyli to jest w tym samym uh -huh. rozdziale, jest y, wyjaśnienie, uh -huh. czego dotyczyło to widzenie. Także nie musimy się nawet domyślać. Ciekawe, bo Biblia to tłumaczy samą siebie. Doczytajmy tak. to. Uh -huh. Poproszę, 28 wiersz 10 rozdziału i od 34 do 36. I rzekł do nich. Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia, lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał im znak, żebym żadnego człowieka nie nazwał skalanym lub nieczystym. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuje naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły Mu jest ten kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synów izraelskim izel, słowo, zjastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Dziękuję bardzo. O czym mówiło to widzenie? Właśnie. Biblia tłumaczy samą siebie. To jest jedna uh -huh. z podstawowych zasad czytania Biblii. Uh -huh. Piotr sam tłumaczy, jak rozumiał to, co zobaczył. Ale w jaki sposób wpłynęło to na jego postawę? Chciałbym jeszcze jeden wiersz, abyśmy doczytali. 21. Tam jest ciekawy opis zmiany, jaka nastąpiła w myśleniu, w myśleniu właśnie Piotra. Wtedy Piotr wszedł do mężów i rzekł – jestem tym, którego szukacie. Co za przyczyna sprowadziła was tutaj? Zobaczcie, Piotr pierwszy wychodzi na spotkanie mm -hmm. wysłannikom Korneliusza. Jestem tym, którego szukacie. Czy z czymś mm -hmm. wam się kojarzy? Z, na zasadzie takiego małego quizu biblijnego z jakąś postawą innego człowieka Biblii. Ta postawa Piotra. Myślałem, też jest Jezus Chrystus, kiedy, kiedy był mm -hmm. w urodzie Gatcemana, prawda? Tak, powiedział, że kogo wyszukacie? No i wtedy mm -hmm. z Judaszem historia. Ciekawe, ciekawe skojarzenie. Wiecie, o kim pomyślałem? O Izajaszu. Też, mhm. tak? O to jestem. Pośli Poślij mnie. Pytanie, mhm. które mi się nasuwa. Kiedy mogę być tak gotowy, jak zajasz i Piotr na wypełnienie woli Boga? Nawet zaskakujący. Od czego to zależy? Piotr wcześniej modlił się. Mhm. On po prostu modlił się i modlitwa jest, nie sprowadza poka do nas, tylko sprowadza nas do Boga. My możemy usłyszeć, będąc bliżej Boga. Jeżeli modlimy się, to jesteśmy bliżej Boga, możemy usłyszeć co Bóg ma nam do powiedzenia. A w tym przypadku miał do powiedzenia konkretne poselstwo dla Piotra. I Piotr to poselstwo przyjął, nie tylko przyjął, ale zastosował się. Tak jak Panie Jezusie tak? tak. Otwartość na, Otwartość no, na tak. Bożą wolę. Nawet jeżeli to jest coś diametralnie innego mhm. w życiu. No wyobraźcie mhm. sobie człowieka od pokoleń wychowanego w dystansie do Poga. Zresztą nie wyleczył się do końca z tego Piotra, o czym czytamy w liście do Galacjan, prawda? Że jednak... Coś z tego dystansu zostało jeszcze. Mhm. Ale jak bardzo ważna moja jest modlitwa w ewangelizacji? w ogóle jest konkretne kontaktowanie. Tak. No y, to jest całkiem szukających... inny temat. Tak, tu Bóg spotyka ludzi. W tak. innym momencie Paweł ma swoje plany, a Pan Bóg mu nie tak. pozwala iść do jakiegoś miasta. Tak. Trzeba się podporządkować. To jest wielka mhm. lekcja z życia Piotra. Drodzy, ostatni wątek dzisiaj. Piotr, jako lider kościoła, Jeden z liderów kościoła i ważne decyzje, które miały zapaść. Znowu wracamy, teraz z Cezarei do Jerozolimy, kiedy wśród bardzo konserwatywnej części chrześcijan w Jerozolimie, a, to co robił Piotr, to co robił Paweł, to co robił Barnaba, no, wywołało oburzenie. Pierwszy duży spór, no, powiedzmy, ideologiczny i taki mentalny, społeczny w kościele. Mhm. A w 15 rozdziale dziejów czytamy o Soborze, tak to popularnie nazywamy w Jerozolimie. Piotr tam bardzo zdecydowanie staje w obronie Pogan. Trwa spór. Pamiętacie czym kończy się spór w Jerozolimie? Jaką, jakim orzeczeniem? Nie licząc już tych samych a, wniosków dla Pogan, ale jest tam pewne orzeczenie, które powinno być lekcją dla nas wszystkich. Po zapraszam do przeczytania Postan 27 rozdziału. Tak. Przeczytajmy, 27 tak, wiersz 15 rozdziału. Wysłaliśmy tedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy, bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na Was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych: mhm. wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanu, od krwi, od nierządu, od tego, co zadławiono. Dziękuję. Postanowiliśmy, bowiem Duch Święty i my. I my. Od podpowiedzcie mi, podpowiedzcie tym, którzy nas oglądają, jak mieć w życiu pewność wobec podejmowanych decyzji, że to, co o czym decydujemy, czy jako jednostki, czy jako Kościół, że możemy po tym, po tym powiedzieć, postanowiliśmy, bowiem, bowiem Duch Święty i my. Jak tej pewności nabrać? Ja myślę, że tutaj... Y w tych wcześniejszych wersetach 15 rozdziału jest opisany sposób postępowania, jaki powinien być w kościele czy w zboże Bożym prowadzony. Mianowicie, że należy wybrać pewnych mężów, którzy ludzi pewnych, którzy cieszą się zaufaniem, i oni po zbadaniu sprawy, po rozsądzeniu i zbadaniu tego, co Biblia na ten temat mówi, mogą podejmować pewne decyzje. I wtedy możemy być pewni, że Duch Święty we współpracy z takimi ludźmi będzie podejmował właściwe decyzje. Mhm. Czyli odniesienie do Słowa, tak? Szukanie mhm. odpowiedzi w Słowie Bożym na te dylematy. Dobrze, to jest jedna podpowiedź. Czy jeszcze jakieś inne, równoległe drogi do tego, żeby dojść do pełnego przekonania, że to Duch Święty i wy? Duch Święty zawsze prowadzi do świadomości grzechu, przekona o grzechu, do sprawiedliwości jaka jest w Jezusie Chrystusie. Czyli ludzie poddani, jeżeli chcą uzyskać odpowiedź Ducha Świętego, muszą badać własne serca, żeby Duch Święty pokazał im ten grzech, który powinni wyznać, bo czasami ten grzech jest tym, że, że jak mówi Izajasz, że, że, że Bóg nie słyszy. Także wyznanie grzechu, podporządkowanie się Bożej woli i wywyższenie Jezusa Chrystusa i wywyższenie właśnie Boga, żeby to było ku chwale Bożej, a nie, a nie naszej. I wtedy możemy dojść do jedności. Wydaje mi się, że grzech bardziej powoduje, że to my nie słyszymy. Tak, że tak, to bóg, my nie to to słyszymy. Tak, tak, to my nie mhm. słyszymy oczywiście. Mhm. Mhm. Też mi się wydaje, że, że tutaj to, to potwierdzenie jest bardzo śmiałe przez apostołów, prawda? No bo byśmy dzisiaj powiedzieli, to myśmy w Radzie Zboru, w zboru postanowiliśmy razem z Duchem Świętym. Mhm. <noise> I ogłaszamy, prawda? To myśmy postanowili mhm. podczas zabrania zborowego. To mi się wydaje, że że to jest to no, wręcz dzisiaj niemożliwe, znaczy nikt by się tego, takiego powiedzenia byś nie podjął, ale to świadczy właśnie o tym, że, że oni rzeczywiście byli w bardzo ścisłym, świadomym związku z Duchem Świętym. I kiedy czytamy całe dzieje apostolskie od początku, aż do tego momentu, widzimy, że Pan Bóg kierował nimi i autor dzieł apostolskich pokazuje, w jaki sposób Duch Święty przejawiał się przez ich, ich działanie. tak? I to jest niesamowite, bo, bo wtedy, kiedy, jak mówili, przedwiemy myśmy mówili, prawda, że apostoł Paweł chciał iść do Macedonii, prawda? Nie odwrotnie, do... A zapomniałem, A, Pan, a Duch Święty go skierował do Macedonii. Uh -huh. czy, sko, czy ja dzisiaj mam taką świadomość i takie prowadzenie Ducha Świętego? Prawda? I to jest pytanie, czyli to, to pokazuje właśnie, w jak, jak ściśle byli oni związani z, 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 z Duchem Świętym. Jak Duch Święty naprawdę ich, nimi kierował, we wszystkim. I oni byli tego świadomi. I mi się wydaje, że to, co nam brakuje właśnie dzisiaj, to jest kompletne poddanie się, oddanie się Bogu do końca. Aby Bóg nam, nas kierował w każdym kroku naszego życia. I yy, bo tak było życie apostolskie. Ja mogę, nie, mogę teraz otwierać i cytować Wam na przykład trzynasty rozdział, tam trzeci yy, rozdział i tak dalej, gdzie pokazano w razie, że Duch Święty powiedział, tak ma być. I oni to zrobili. No, przepraszam, jak, jak oni słyszeli głos Ducha Świętego? Tak? Tak, tak samo my dzisiaj powinniśmy właśnie tak otwierać na, 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 na ducha świętego, żebyśmy byli prowadzeni w każdym kroku przez niego. Dziękuję bardzo. Przy ważnych decyzjach, ktoś tak powiedział takie może bardzo kolokwialne przysłowie, że pośpiech to jest wskazany przy łapaniu much. Ale w momencie, kiedy mamy podejmować ważne, ważne decyzje, potrzeba czasu. Szczególnie kiedy to są Boże decyzje. Czasu na szukanie odpowiedzi w Słowie Bożym, czasu na szukanie odpowiedzi w modlitwie, może czasem w poście, w wyciszeniu, żeby ten głos Boży Słyszymy. usłyszeć, żeby być pewnym, że to jest Boży głos, a nie podpowiedź naszych emocji. Te spostrzeżenia też są bardzo cenne, że tak naprawdę a, Jerozolima i spotkanie nie było momentem zapoznania się z Duchem Świętym. Wynikało mm. z codziennego chodzenia apostołów z Bogiem, mm -hmm. troszeczkę analogicznie do Decyzja Abrahama, oddania Izaaka, który wiedział, że to Boży Głos, bo znał go na co dzień w codziennych, zwykłych sytuacjach. I myślę, że jeżeli my chcemy wiedzieć, co jest Bożym Głosem w naszym życiu, to trzeba po prostu z Bogiem żyć na co dzień w prozaicznych sytuacjach. I wtedy będziemy wiedzieli, co Duch Święty mówi, kiedy mamy podejmować ważne decyzje. Dzisiaj poznaliśmy Piotra Misjonarza. Człowieka, który z bojaźliwego, acz nadgorliwego. Przerodził się w człowieka, który oddał życie za Jezusa. Poznaliśmy człowieka, którego kazania i zwiastowanie było bardzo mocno chrystocentryczne, tak jak my powinniśmy w taki sposób dzielić się Ewangelią z ludźmi. Człowieka, który Bóg nauczył pozbycia się stereotypów. I my też chyba powinniśmy się jakichkolwiek naszych stereotypów pozbywać, podporządkowując się całkowicie woli Boga. I człowieka, który wiedział, chodząc na co dzień z Jezusem, kiedy Duch Święty przemawia, wtedy, kiedy trzeba podejmować ważne decyzje. Tego chyba możemy nauczyć się od Piotra, aby nasze dzielenie Słowem Bożym, się, Bożym było skuteczne i docierające do ludzi. Tak by 7 minut kazania spowodowało nawrócenie trzech tysięcy ludzi. Dziękuję Wam za udział dzisiaj. Zapraszam wszystkich na. Studium za tydzień poświęcone misjonarzowi Filipowi. A teraz chciałbym, abyśmy podziękowali Bogu za Piotra, Jego postać i Jego zwiastowanie. Drogi Boże, chcę podziękować Ci za to, co dzisiaj mogliśmy czytać o Apostole Piotrze, o Jego doświadczeniach, które mogą być wyzwaniem dla nas, o Jego przemianie myślenia. Daj nam, Panie, być tak poddanymi Twojej woli, jak On. Daj nam umieć docierać do każdego korneliusza na naszej drodze. I daj nam dobrego poznania w naszym życiu, ważnych decyzji, abyśmy podejmując je ze spokojnym sumieniem, szczerością i uczciwością mogli powiedzieć, że to Duch Święty i my podjęliśmy takie decyzje. Dziękuję Ci za wszystkie osoby, które. Były dzisiaj razem z nami. Daj im, Panie, pewność Twojej woli im w, życiu, w ich życiu, aby także wiedzieli, kiedy Duch Święty podpowiada im, co mają zrobić, i byli posłuszni temu. I aby na wzór Piotra stali się także misjonarzami dla tych, którzy są dookoła. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.